który będzie w tej aktualizacji już w sobotę w Pet Simulator X. Także lecimy, zaczynamy od Mereza. I się łatwo domyślić, że ten pingwin... On chyba jako pierwszy w Polsce dał informację na ten temat, aż wcześniej o 7 czy 6 rano. Będzie oczywiście huge'em i tak też jest, ponieważ wyszły leaky z Huge Party Penguin. I ten Huge Party Penguin wygląda... Wiecie, co jest fajne? Bardzo mi się to podoba w Pet Simulator X, no, że jest różnica między tym, co było rok temu, a tym, co jest teraz. Że te rzeczy, które są zwykle na stałe, one się w pewien sposób zmieniają co jakiś czas. Na przykład tak, ekskluzywy zmieniają się co 2 tygodnie, ale zmienił się nam Huge Cupcake, już teraz go z tych giftów nie można dostać. No i zmienił się, teraz mamy Huge Peacocka, no i party gifty nam się zmieniają. Co chwilę te party pety, znaczy hype gifty, a w środku są party pety i one się też zmieniają. To już jest trzeci Huge Pet, który, party Huge Pet, który był, jak kogo myśmy tam mieli? Axelolta, Pingwina i coś jeszcze chyba. Czy drugi albo trzeci, poprawcie mnie jak się mylę. Ale teraz tak jak widzicie na ekranie oczywiście, macie screenka tego Huge'a, no i właśnie w ten sposób on się tutaj prezentuje. Po prostu taki wiecie, no peciszek w cool okularach, o, no że tak powiem, no on jest mega. No to jest o tematyce party, tak? Czyli imprezowej, więc mamy czapeczkę, jakieś takie cool rzeczy i tak dalej. Więc tutaj jest, tematyka jest zachowana. To jest super, wiecie, sunglasses po prostu, że tak powiem, po ziemniakowemu. No będziemy mieli je pewnie w tej samej cenie, tak mi się wydaje, no bo ewentualnie na początku mogą być troszkę droższe. W ogóle ciekawostka, jeżeli czekamy na nowy update i patrzymy tutaj na licznik, no to jest jeszcze ten stary hype gift, także ciekawa sprawa. Jak ja już nagrywałem to, bo też tak sprawdziłem sobie, muszę nagrać też o tym odcinek w sumie na swoim kanał Robloxowy. Słuchajcie, to już to jest podmienione, bo to pewnie przeoczyli, ale to już jest podmienione. Mamy teraz Talantrika, on też o tym nagrał. Co ciekawe, słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli macie YouTubera, który mówi w zagranicznym języku, kliknijcie w napisy tutaj, gdzie ja klikam, potem w ustawienia i macie, a klikacie sobie następnie tutaj w napisy i przetłumacz na język i wybieracie sobie. Jak ktoś nie rozumie, ja w tym przypadku rozumiem, co on mówi, ale to na wasze potrzeby nagrywania to dam te napisy. Oczywiście one nie są do końca, wiecie, nie tłumaczy się tak jak powinno, ale coś mniej więcej będziecie wiedzieć. That would mean party penguin is gonna be 80%, party shark is gonna be 15%, and party squirrel is gonna be 5%. Then the huge party penguin is gonna be 0.1%, basically 1 out of 1000. It's gonna be pretty rare. After this update, no, powiem wam, że cena tego huge peta, chociaż, bo jak ktoś potworzy sobie te 30 kont czy ileś, no to będzie miał 30 tych prezentów. Ale jeżeli wy chcecie jakoś zarobić, to to jest najlepszy moment właśnie, żeby sobie zgarnąć, bo to będzie nowe pet, więc ceny tych prezentów będą naprawdę drogie na początku. Więc jak ktoś ma w te fejkowe konta alty, no to możecie sobie zarobić na tym. Too many are gonna exist, so it's probably gonna be worth around 150 billion, and then slowly drop to like maybe 70 billion in the next update. No widzicie, on tutaj mówi o tym. Probably worth around like 50, maybe 60 billion, but it's not gonna be too expensive. Anyways, yeah, that's how you get it. All you have to do is wait until the update has 1 minute left, and then. No zasady są te same, musicie być w grze 5 minut przed update'em, no i dostaniecie ten prezent. Pawned Blocks też nagrał. We have the huge party penguin, the new huge that will be obtained through the hype gift. It looks pretty cool. We've never had a huge penguin before, so this should be interesting. Here are what. Nigdy nie było, słuchajcie, pingwinowego peta? Huge peta? Chyba nie, bo pingwinek był jako normalny pet, mi się wydaje, prawda? Ramen noodles. O, on tutaj używa tego syntezatora. Szkoda. No i to by było na tyle. Nie ma zbyt dużo reakcji, ponieważ jest to jakby świeży temat, ale nie martwcie się, na pewno jak ktoś z youtuberów któryś dostanie tego huge peta, to zrobimy sobie reakcję, zestawienie. Tyle z mojej strony, bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę, no i możecie zostawiać w komentarzu swój nick, będę rozdawał potem peciki. Do zobaczenia.